tak w 21 domach w tym samym momencie. Ponad 300 policjantów z Centralnego Biura Śledczego wspieranych przez antyterrorystów rozbiło gang zajmujący się przemytem narkotyków. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn to osoby, które funkcjonowały w bojówkach pseudokibicowskich. Byli to liderzy tych bojówek pseudokibicowskich z Warszawy i z Elbląga. Było totalne zaskoczenie. W mieszkaniach zatrzymanych policja znalazła narkotyki, broń i duże sumy pieniędzy. Jeden z gangsterów tuż przed wkroczeniem policji próbował zniszczyć kilkanaście telefonicznych kart SIM. Zarzuty dotyczą handlu narkotykami, ściągania haraczy i rozbojów. Grozi im kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż lat 3. Jest to zbrodnia. Ten przypadek jednoznacznie potwierdza, że liderzy pseudokibiców to również wielokrotnie liderzy wśród przestępców. To nowa strategia policji w walce ze stadionowymi bandytami. Ściganie nie tylko chuliganów, ale też szukanie powiązań między gangami a pseudokibicami, bo zdaniem policjantów stadiony coraz częściej stają się miejscem załatwiania przestępczych interesów. Współpracowały ze sobą. A w środowisku kiboli przywódcy grup przestępczych chętnie szukają na rybku. Grupy przestępcze i ich przywódcy wykorzystują takie osoby do tego, aby pracowali dla nich. Policja szacuje, że aż 80% uczestników takich ustawek ma powiązania z grupami przestępczymi. To są wszystko koledzy z osiedla, z dzielnicy, ze stadionu. No więc oczywiście grupom przestępczym jest bardzo łatwo wtedy te środowiska infiltrować. Niezwykle skutecznie. Przestępcze grupy pseudokibiców zdążyły się nawet wyspecjalizować. Chorzów to fachowcy od włamań, Poznań od handlu narkotykami, a Łódź produkcji alkoholu. W ciągu ostatnich 2 miesięcy zatrzymano już ponad 200 przestępców w klubowych szalikach. Przed euro nadzwyczajne przyspieszenie. Mogę zagwarantować Państwu, że będę tak samo zdeterminowany w tej kwestii jak w przypadku dopalaczy. Dopalaczy, które podobno dziś można dostać na stadionach. Najpierw byli pseudokibice, potem chuligani. Teraz mówimy już gangsterzy i stadionowi bandyci. Pierwszym warunkiem właściwej diagnozy problemu jest nazwanie rzeczy po imieniu. Piotr Michalak, Wydarzenia.